Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Piotrek z wiosłujcie.pl. Chciałbym powiedzieć Wam dzisiaj kilka słów na temat deski amerykańskiej marki Body Glove, model Raptor 10.8. Mówiąc o marce Body Glove, musimy wziąć pod uwagę markę, która istnieje od 1950 roku, czyli bardzo, bardzo długo. Ma za sobą olbrzymie doświadczenie w konstruowaniu wielu akcesoriów i sprzętu do sportów wodnych. I również olbrzymie doświadczenie w konstruowaniu desek SUP, zarówno pompowanych, jak i twardych. Model Raptor 10.8 to bardzo fajna touringowa deska o dużej szerokości, która gwarantuje stabilność nawet osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z paddleboardingiem, a jednocześnie bardzo dobrze wyposażona, bardzo dobrze wykonana, w świetnych technologiach, która pozwoli komuś, kto chciałby kupić swoją nawet pierwszą deskę, kupić model, który starczy na wiele lat, bądź też komuś, kto szuka swojej drugiej deski, kupić model, który jest bardzo dobrze wyposażony i zbudowany w bardzo dobrej technologii. Po pierwsze, technologia. Body Glove używa technologii Triple Stringer, która charakteryzuje się tym, że zarówno na pokładzie, jak i na dnie deski znajduje się tak zwany Triple Layer Stringer, czyli karbonowy pas, który usztywnia deskę wzdłużnie, zarówno na pokładzie, jak i od spodu deski, który jest dodatkowo wzmocniony warstwą PVC, która ciągnie się na całej długości deski, również zarówno na pokładzie, jak i na dnie deski. Czyli mamy dwa tak naprawdę trójwarstwowe pasy, które usztywniają deskę i nadają tej desce kształt. Wspomniana szerokość, czyli 33 cale, czyli 83 cm, to szerokość, która daje mega fajną stabilność osobom zarówno początkującym, jak i tym, które szukają fajnej, szerokiej, stabilnej deski o touringowym zacięciu. Bardzo fajny dziób zaostrzony, ścięta rufa, szeroka deska w środku. Super model zarówno dla tych, którzy szukają fajnej wyprawowej deski, jak i deski na początek, która daje trochę więcej niż klasyczne allroundy. Oczywiście w zestawie znajdziemy wiosło bardzo ładne z imitacją drewna, aluminiowe wiosło. Oczywiście znajdziemy lisza, pompkę, zestaw naprawczy, bardzo fajna torba, co jest bardzo ważne. Marka Body Glove bardzo mocno naciska również na ochronę środowiska, w związku z tym deska wewnątrz nie jest przekładana żadnym materiałem plastikopochodnym, tylko papierem. Czyli cała deska opakowana jest, zarówno wiosło, jak i wszystkie akcesoria opakowane są papierowym materiałem, co myślę jest istotne w dzisiejszych czasach, abyśmy jednak myśleli o tym, że wszyscy dbamy o środowisko, tym bardziej wychodząc na aktywności w naturze. Bardzo fajną rzeczą jest oczywiście możliwość zamontowania bagażu poprzez linkę bungee i układ zestawów. W zestawie znajdziemy również wodoodporne etui do telefonów komórkowych. Bardzo fajną rzeczą jest układ stateczników, czyli trzy stałe stateczniki, ale o bardzo specyficznym kształcie, który gwarantuje zarówno mega fajne zachowanie się na wodach otwartych, czyli zarówno na morzu, troszkę bardziej szybszy, rzekach o szybszym nurcie, jak i na wodach, że tak powiem, płaskich, nazwijmy to tak. Istotną rzeczą w konstrukcji desek Body Glove, oprócz technologii Triple Stringer, jest również potrójna warstwa, która wzmacnia burty deski, które są bardzo istotne pod tym względem, że zazwyczaj to te burty uderzają o coś, kiedy przybijamy do brzegu, bądź ktoś w nas wpłynie. Także mamy potrójną warstwę PVC na burtach i potrójne stringery, o których wspominałem. Bardzo dobrze wykonany, bardzo dobrze wykonany i komfortowy pad typu Diamond. W desce Raptor znajdziemy zupdate'owane w tej chwili gniazdo do montażu kamery typu Action, ale również można zamontować tam aparat fotograficzny. Deska ma wyporność, nośność 135 kg, agresywny wygląd. Body Glove
wraca do nas jakby po kilku sezonach przerwy i bardzo cieszymy się, że widzimy tą markę w naszym portfolio, ponieważ jest to produkt, który jest bardzo dobrze wykonany. Widać, że producenci dokładają wszelkich starań do tego, żeby każdy element, który jest umieszczony na desce, jest zawarty w komplecie deski, był w pełni kompatybilny z jakością najwyższych standardów. Także bardzo serdecznie polecamy. Do zobaczenia na wodzie.